Dzień dobry, dobry wieczór! Witamy w kolejnym odcinku rezerwatu nieuprzejmości. Ja nazywam się Michał Gol i ostatnio strzałem w zakopanym na krupówkach w publicznym szalecie za 10 zł. Moim i Państwa gościem jest kapitan rezolucji Polski, wielki fan bezglutonowego jedzenia, wielki piłkarz, wielki antypolak Robert Lewandowski. Hola senior gol, c'est mój antypolak. A to uciek z Polski, z Lecha? Ja. Yeah. No dokładnie. Dla wszystkich, którzy nie oglądali poprzednich odcinków, mamy krótką informację. Jesteście chutami, że nie oglądaliście. Dla tych co oglądali, tylko przypomnę, że partnerem programu jest piwo Tyły. Przejdźmy na tyły. Zanim jednak przejdziemy do pytań od naszych widzów, przypomnę, że zadawać możecie je, dzwoniąc na numer telefonu, którego jeszcze nie mamy. Zaraz pojawi się na pasku. Panie Robercie, jak to jest uciec z Polski? Ke. Nie k. A uciekać. W pana przypadku to poskutkowało rozwojem. W Borusii, Bajernie rozwinął się pan bardzo. Si, bardzo dus i rosur i To może jednak wypierdalać z tego kurwidołka na zachód. Ja jeć cialem. Ania cjala dzieciac na saot Ania mocno pchala. Jak to pchała? Ania lubi kase. Kase na ciuchy, buty, kosmetyki? Nie, na wegańskie jedzenie. Aha, czyli nie chleb i kiełbasa, tylko... Piła i kawałek, kananasa. Wiadomo, jak pan podsumuje Mundial w naszym wykonaniu? Ogromny sukces. Co dokładnie? Paul se Francia. Że udało się strzelić? No gratulacje. Jestem super snajper. Chyba w Fortnite. Cie. Jeszcze mam pytanie o słynny zegarek i burzę wywołaną przez zazdrosnych, zakompleksionych fiutków na Twitterze. Co chciałby pan im przekazać? Nic. Jestem z wokaty. Słusznie, przejdźmy do pytań od widzów. Przemunio pyta się. Panie Robercie, jak zwykły kibic mieszkający za granicą może się z Panem skontaktować w celu wykonania wspólnego zdjęcia jako spełnienie ogromnego marzenia? Można jest do Libla. Tam jest taki i nuileuj. Mały, pyta się. Robert, jakie to uczcie, gdy zwalniasz selekcjonera reprezentacji? Jest tu Bardzo tu lubię. Ania ja też tu lubi. Jest kit. Achmed, czy umie Pan jeszcze język niemiecki? Ja, sehr gut. Ich liebe niemiecki nadal bardzo zapomina tu jak dananów w Loczek się pyta. Roberto, jak to możliwe, że hiszpańskiego nauczyłeś się w minutę, a polskiego się uczysz od 2013? Pierdolcie. Aikar mops. Jakie jest ulubione hiszpańskie danie dietetyczne przyrządzane przez Anię? Kanapka si kart kredytowych. Mikołaj wie, się pyta. Panie Robercie, co pan myśli o poziomie polskiej ekstraklasy? El gufnu. Krzysztof, jakich nowych polskich słów nauczył się pan w ostatnich tygodniach? C si jest lofa. Premia. Pinocchio, inflacja. Olaf Mikołaj się pyta: Senior Robert, qualest tu comida sin gluten favorita? Nie rozumiem. Wojciech Gilewski pyta się: Czy zna przepis na kule mocy, które przygotuje mu żona? Ania lubi kule mocy, ali tylko efenocy. Adam van Bendler pyta się: Jaka jest tajemnica niestrzelonego karnego z Meksykiem i dlaczego winny jest Czesio? Akurat mi salemo moj kula mocy. Pragua kula mnie nie volala. Łukasz Pawłowski. Czy niemieckie jedzenie bezglutonowe różni się od hiszpańskiego? Nie. Jeden i tu jest. Ejdem się pyta. Gdybyś, Robercie, nie został zawodowym piłkarzem, to kim byś chciał zostać, gdybyś musiał wybrać jeden zawód? Nauczyciel, emisji, kłopcy. Farciarz się pyta. Panie Robercie, jak to jest zająć trzecie miejsce podczas gali mistrzostw sportu i przegrać z gówniarą z paletką i jakimś gówniarzem na motorynce? Jewac, Nic mi tu nie daje. Brak profit. se paletką tu sport nie Susel, co tu jest? Góno. Undercloud się pyta. Robert, jak to jest być piłkarzem? Dobrze? Ta jebiscy, koks, sifki, sapiekanki. Osistko weganckie. XYZ się pyta. Panie Robercie, jest pan bardziej Team Shakira czy Team Pique? Team Renault, Bingo i Volkswagen Passat. Biles się pyta. Robert, kiedy reklama dla Orlenu? Seba grubo posmarowac. Jestem w ruchu W kolejce za prezesem. Tomek Kamyk ma pytanie. Panie Robercie, czy panu w ogóle chce przyjeżdżać na kadrę? XD Nie. Andrzej Kmicic. Robert, jaka ta anka jest naprawdę? Czy kartoflek możesz jeść tylko nocą po ciemku? Jestem jak dzik. Wpierdalam kartofle noco. Five Studio pyta się. Panie Robercie, za ile hajsu jesteś w tym odcinku? Saurek kartofli. Inki Czar pyta się. Panie Robercie, jakie jest tak naprawdę były pana relacje z selekcjonerem? Czy i jak często do pana dzwonił? Czy może pan zaradzić, o czym rozmawialiście? Senior Cesio Dobra morda. fajny sen jego grubasek, podsiedzni, lubic dłonic, nie odbierałem. Przemysławski się pyta, opinia o tej dziewczynce z paletką. Cirka, Terinac jest Blancik, jak to jest zamienić Ligę Mistrzów na Ligę Europy? Bardzo miesni jesteś, Pełnie serrealu. Realu. Kampik się pyta, Robert, co sądzisz o Legii? Genialny klub, super ocenia EU Talenty. Miniox, panie Robercie, ile ma pan centymetrów? Osiem i pół centymetra. Mówimy o długości karty kredytowej. Odsięguj się. Trixu, panie Robercie, czy smakuje panu te wyśmite jedzenie, które robi panu wybranka Anna Lewanowska? No jasne se tak. Muszę tak mówić, bo mnie Ania nie, a nie powie. Se karate. Hetman, ma pytanie. Panie Robercie, czy Gawie jest pana braciszkiem? Dba pan o niego i kupuje komputer? Gawie tu mój syn. Komputer dostal na komunie. Robert jest. Super Koteł, ma pytanie: Czy umie pan mówić po rosyjsku? Nie umiem. Główna nie tykam. DJ Pierścień. Panie Robercie, czy w Barcelonie tęskni pan za Monachium? Tęsknię za muzyką. A jaką dokładnie? Za ataką. DMCM pyta: Panie Robercie, jak udało się namówić Fico, żeby więcej nie atakował? Prosiłem wiele razy. Ile? 711 ci. Mateusz Cera ma pytanie. Czemu Barcelona, a nie Real? Bo Real Madrid, tu homoseksualistcy. Grzegorz Chyl. Czemu nie wystąpił pan w opasce kapitana od Szewczenki? Zabrakło odwagi czy kasy na kary szkoda? Opaska biła ze mną. ją na moich Major Makowski, panie Robercie, skoro uczy się pan polskiego i już to nieco pan umie, proszę powtórzyć. Z uwagi na to, że moja inteligencja i umiejętności są na tyle słabe, żeby to przeczytać, bezbłędnie pozdrawiam serdecznie. Jacob Play Games, od jak dawna nie chcesz się grać w kadrze, tylko udajesz, że ci się chce? Nie ma senior kawalka. Nie ma motigrats. grads. HD, dlaczego jest największym antypolakiem w historii? Nie jestem. Nie ja. Papi jest też Jekylce Polski. Prezes Cezary Kulesza ma pytanie. Panie Robercie, kto jest najlepszym prezesem? Tu prosty. Senior Kurski. Ale on już nie jest prezesem. O, nie ujęcielem. Czarny Pl, panie Robercie, na ile jest pan świadomy, że z Barceloną nic pan nie wygra oprócz tego pucharku na Browaria, co z Realem wygraliście? Kolejny homoseksualista. Klaudia Drwal ma pytanie. Lewy, kto jest w naszej reprezentacji kretem? Pasuje go w końcu zdemaskować. Tu tu jest kret. No, ktoś to odnosi innym. Cili homoseksualista. No właściwie może być. Wawrzyniec Kamiński. Pyta się, ile płaci pan miesięcznie bońkowi? Zero. Rudy sam sie poniża. Sa darmo. Wojtek Su, co powiedział pan gówniarze z paletką po tegorocznym plebiscycie? Sej nie Kwestia. jest cac na mój zegarek. Proste, proste. Czego nie rozumiesz?